Witam i zapraszam na serię prawno-sądowy Matrix Piotrasa. Linki do całego materiału oraz do wydzielonego tematu pod filmem. Dla ułatwienia zrozumienia całości. Naturalna, żywa istota ludzka, człowiek z krwi i kości to wy, żywi ludzie. Obywatel równa się legalna osoba, równa się korporacja, równa się legalna fikcja. Pisana dużymi literami jak zmarli na nagrobkach lub rzeczy martwe dla obniżenia statusu to całkowicie inny i nienaturalny, tak jak każde państwo, twór, który powstał tylko i wyłącznie poprzez wyrażenie zgody na zrzeknięcie się swych niezbywalnych praw naturalnych, które nabywacie, jak sama nazwa wskazuje, naturalnie w chwili urodzenia się, a tracicie w chwili rejestracji was w Urzędzie Stanu Cywilnego i ostatecznie podczas odbioru dowodu osobistego po osiągnięciu tzw. pełnoletności. Zanim ukryto przed nami pełnię prawdy o tym, gdzie żyjemy i z czym to jest związane, ludzie kierowali się bardzo prostym prawem lub raczej samą z siebie zasadą wyrytą w ich wewnętrznym ja, jestestwie, można by rzec, w duszy. Nie krzywdź innych oraz nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie. Można by rzec tylko tyle i aż tyle, i to prawo dotyczyło ludzi. Wszystko inne, groźby i wymuszenia zwane prawami i opisane w kodeksach, ustanawiane przez tak zwanych rządzących, dotyczą tylko i wyłącznie obywateli, czyli tych tworów sztucznych, z którymi się tak identyfikujecie i nie widzicie różnicy pomiędzy. Wszystkie nakazy, zakazy i ograniczenia prawa stanowionego dotyczą właśnie osób, a nie ludzi naturalnych, istot żywych. Blog Piotrasa pomoże wam w zrozumieniu tej różnicy. Jeszcze raz zapraszam. Dzisiejszy temat: magia sądów. Wybaczcie, że rzadko piszę, ale mam sporo na głowie. Napiszę trochę na temat sądów i co się tam dzieje. To jest dopiero temat. Ja sam wciąż się uczę i muszę powiedzieć, że wciąż mam japę rozdziawioną, dowiadując się więcej na ten temat. System, w jakim żyjemy, upewnił się, że ma tak zwane ramię wykonawcze, czyli ludzi na odpowiednim stanowisku, którzy będą robić dobrą robotę, każąc w cudzysłowie opornych i tych, którym się wydaje, że sami mogą sterować swoim życiem. Część tego ramienia to oczywiście policja, ale dużo ciekawszym departamentem jest sądownictwo, system tak zwany sprawiedliwości. Coś, co jest tak odległe od samej definicji sprawiedliwości, jak Ziemia od Marsa albo jeszcze dalej. Przypominam, że wielki kosmos to ściema. Żyjemy w środku Ziemi. Zanim podzielę się tym, czego zdążyłem się dowiedzieć, proszę zrozumieć, że to tylko kropla w morzu. Wciąż dowiaduję się nowych rzeczy i czasem te, które już niby wiem, muszą być nieco skorygowane. Matrix jest dynamiczny, ma swoje fundamenty niewoli, ale musi się dostosowywać do potrzeb współczesnego niewolnika. Najlepszym przykładem jest obecność wytrenowanych sędziów, tzw. sniper judge, czyli ludzi, którzy będą zaginać na wokandzie nawet wprawionego Freemana. Zacznijmy od początku, bo to jest dosyć ważne, żeby dotrzeć do magii, jaką jest sąd. Ról ludzi grających to przedstawienie i kim my jesteśmy w tym całym burdelu. Muszę zaznaczyć, że będę podawał przykłady z UK. Mimo że schemat jest niemal identyczny w większości krajów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a może nawet dokładnie taki sam. Pamiętając, że dzisiaj kraje są korporacjami, to byt biznesowy, który ma za zadania rozrastać się jak najbardziej, czyli bogacić, więc poza tradycyjnym strzyżeniem owiec, takim jak podatki wszelakiej maści, muszą mieć dodatkowe źródło dochodów, coś, co będzie pod ręką na co dzień. Nie tylko po to, żeby zarabiać, ale również po to, aby trzymać stado w ryzach, rok po roku zaciskać kaganiec i zdobywać jak największą kontrolę, bo ta, dla ludzi, którzy mają władzę tworzenia pieniędzy, jest najsilniejszym afrodyzjakiem. Każda korporacja ma swoje wewnętrzne zasady, również Rzeczypospolita Polska. Dla moich przykładów UK, tymi korporacjami z zasadami są tzw. ustawy, po angielsku act. Jest ich z roku na rok coraz więcej i wcale nie muszą być zgodne z logiką, prawem naturalnym, w zasadzie z niczym, co by miało jakikolwiek sens dla zwykłego człowieka. To jest pokaźny zbiór herezji, który służy nabijaniu kapsy i trzymaniu za ryj pospólstwa. Niestety, Jaś jedzie samochodem i zapomniał zapiąć pasy. Pała stoi w krzakach i macha mu lizakiem. Jaś złamał korporacyjną zasadę i teraz czeka go za to kara. Nie będę się teraz rozpisywał, dlaczego policjant ma prawo w cudzysłowie ukarać Jasia. Skupił się na tym,
co się dzieje po drodze do otrzymania kary. Pan policjant wystawia mandat, Jaś podpisuje i od tej chwili ma określony czas na to, żeby zapłacić karę za niedostosowanie się do korporacyjnych zasad o zapinaniu pasów. Druga część owego dokumentu zwanego mandatem trafia do systemu, gdzie przejdzie proces i będzie czekać na tak zwany discharge, wyzerowanie za pośrednictwem pieniędzy wpłaconych przez Jasia. A co by było, gdyby Jaś został wezwany do sądu, żeby usłyszeć zarzuty i otrzymać karę od, w cudzysłowie, niezawisłego aktora, którego nazywamy sędzią? Po pierwsze, ktokolwiek myśli, że ma prawo czuć się równy ze wszystkimi innymi ludźmi wewnątrz systemu, musi poważnie skorygować swoje myślenie. Już sam fakt, że jest ktoś, kto może żądać od nas stawienia się w określonym miejscu, w określonym czasie, świadczy o tym, że nie mamy równych praw w żadnym wypadku. Sędziego nie obchodzi, że jesteś zajęty, że masz co innego do roboty, albo nawet to, że jesteś dlatego za granicą. Daleko za granicą. Jak zechce cię zobaczyć, to masz wszystko rzucić i lecieć na zawołanie niczym pies, więc to już świadczy o tym, że mamy status zwykłego niewolnika, a wolność, która nam się wydaje, że jest naszym prawem, to zwykła iluzja. Proszę zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Aby wystąpiła zbrodnia, musi być kilka elementów, a jej kluczowym elementem jest strona poszkodowana. Ktoś, kto ucierpiał w jakiś sposób przez nasze działanie, brak działania, gdzie było wymagane. W prawie, cudzysłowiu, korporacyjnym, czyli ustawowym, tego obowiązku nie ma. Nikt nie ucierpiał z tego powodu, że nasz Jaś nie zapił pasa, albo dlatego, że wysiał marchewkę w swoim ogrodzie, czego ustawa wyraźnie zabrania, na przykład w Kalifornii. Nikomu nic złego się nie stało. Niemniej jednak Jaś oberwie po uszach i będzie pracować za darmo, żeby ktoś inny mógł się cieszyć z owoców jego pracy. Jaś dostaje wezwanie. Jedzie grzecznie, jak mu każą, i na sali zaczyna się szopka, o której trochę napiszemy. Pierwsze, co się dzieje, to sędzia pyta o imię i nazwisko, bądź czyta je sam i zwraca się do Jasia o potwierdzenie. Sam fakt, że Jaś grzecznie rzucił wszystko i przyjechał na wezwanie, świadczy o tym, że nie występuje tu w roli człowieka, tylko kogoś, kto ma znacznie niższy status. Jeden człowiek nie ma prawa rozkazywać drugiemu, aby to się stało. Muszą istnieć statusy i role. Gramy je na co dzień. Jaś podpisał mandat, zgadzając się z tym, że policjant ma prawo tego wymagać, że Jaś jest podmiotem wobec ustawy, dając swój dowód, prawko jeszcze to potwierdził. Potem zjawił się na wezwanie i na koniec potwierdził, że jest Jaś Kowalski, czyli ten drukowany, dowód osobisty, dając temu na wokancie 100% pewności, że może teraz tego Jasia zmielić na wióry. System sądowy jest trochę magiczny, nawet sądownictwo używany w tym przedstawieniu ma swoje znaczenie ezoteryczne. Nie dla mas. Kilka przykładów. 1. Dokument, na podstawie którego Jaś jest na dywaniku, nazywa się Charge. Pamiętacie Morfeusza z Matrixa, trzymającego baterię w dłoni i mówi, że ludzie to nic innego niż bateria, energia dla Matrixa. Charge używa się m.in. w technologii. To prąd, ładunek elektryczny. Ciekawe, prawda? Po angielsku o kimś, kto został oskarżony o wykroczenie, mówi się charged, stek bzdur, jakie nazywamy zarzutami charges. Jaś został załadowany, że tak powiem ujemnie, jest teraz rachunek na jego imię, korporacyjne, ładunek, który Jaś będzie musiał wyzerować poprzez swoją energię pracy. Jutro wstanie i pójdzie do roboty na jakiś czas i nie będzie mu dane cieszyć się jej owocami, bo jest rachunek do wyzerowania. Mandat w wysokości 500 zł. Dlatego energia Jasia, jaką zainwestuje w pracę, zostanie pochłonięta przez system, żeby wyzerować charge w wysokości 500 zł. Nikt nie ucierpiał przez Jasia jadącego bez pasów. Nikomu nie stała się krzywda, ale zaszło coś, co spowodowało, że pojawił się rachunek do zapłacenia. Jaś swoim własnoręcznym podpisem go zaakceptował. Zobowiązał się wziąć pełną odpowiedzialność za swojego pionka w grze, czyli za swoją osobę prawną, i dać mu swoją energię, żeby mógł być znów odblokowany. O tym później. W taki sposób system generuje niewyobrażalną ilość pieniędzy. W taki sposób ludzie spędzają czas, pracując za darmo, zostawiając swoje rodziny i oddając owoce swojej nierzadko ciężkiej pracy komuś, kto nie kiwnął nawet palcem, żeby na to zarobić. Załóżmy przez chwilę, że nasza osoba prawna to pionek do gry w biznes.
w momencie postawienia zarzutów złamania zasad gry, czyli ustawy, nasz pionek zostaje niejako zamrożony. Nie możemy dalej się nim posługiwać. Albo możemy, ale mamy znacznie ograniczone możliwości. Jest pewna kwota, która umożliwi odblokowanie tego pionka, a my, będąc jego animatorem, musimy zapracować na wyzerowanie zarzutów. To telegraficzny skrót, bardzo uproszczony, niemniej jednak najłatwiejszy do zrozumienia. To jest tylko biznes. Jak mawiają mafiozi, zanim wpakują kulkę w potylicę, to jest tylko biznes dla systemu. Jaś jest tylko motorem napędowym swojego pionka, czyli tej osoby prawnej. W związku z tym, że nie ma pojęcia, jaką rolę pełni wewnątrz tej osoby, kim naprawdę jest. System obdarował go najniższym statusem, kimś, kto zawsze buli i nie ma nic do gadania. Jest to tak zwany trusty. Jutro jaś zapindala do roboty, żeby spłacić charge, oddać swoje 500 zł za to, że nie zrobił nikomu krzywdy. Użyteczny idiota w mundurze policjanta zrobił swoje, system zarobił i fortuna toczy się dalej. Pała dalej łapie klientów, w cudzysłowie, sędzia czeka na następnego dokrojenia i tak w kółko. To jest genialny system, taki, który nie potrzebuje naprawy, więc polityczne bzdury partyjnych papug, że naprawią system sprawiedliwości, mogą sobie wsadzić w wiecie gdzie. Wracając do samego sądu, bo to jest ciekawe, sama sala sądowa nie wygląda tak, jak wygląda przez przypadek, bynajmniej. Cały układ, rozmieszczenie poszczególnych ludzi, flagi, bramki, pudełka, w których siedzą ludzie, wszystko ma ogromne znaczenie. Świetne źródło wiedzy na ten temat to Frank O. Collins z Australii, fenomenalny koleś. Nie jest już wielką tajemnicą dzisiaj, że to, co się dzieje w sądzie, to biznes. Maritime law, tylko jakaś ta informacja nie bardzo jest zrozumiała dla ludzi, bo skoro to nic innego niż korporacyjny trybunał, to wymaga naszej zgody na robienie z nami interesów. Sędzia siedzi nieco wyżej od tak zwanego oskarżonego. Nie dlatego, żeby go lepiej widział, lecz podświadomie rejestrujemy podset jako coś, na czym stoi, siedzi. Ważna osobistość, autorytet. Wchodząc do sądu, przechodzimy przez bramkę, tak zwane bar. Po angielsku BAR to również bar, association, czyli brać adwokacka. Każdy adwokat, prawdziwy adwokat, ma obowiązek zdania egzaminu w bar, żeby praktykować prawo, w cudzysłowie prawo. Bar, czyli ta bramka, to również analogia do prawa morskiego. Wchodząc za bramkę, wchodzimy na pokład obcej jednostki, tak zwany wesel, gdzie nie mamy żadnych praw, zupełnie tak jak obcy wchodzi na pokład, gdzie ktoś inny sprawuje tu władzę, a on tylko wykonuje rozkazy. Z jednej strony siedzi prosekutor, czyli oskarżyciel, ktoś, kto z ramienia korporacji będzie przedstawiał zarzuty, czyli charges, naszemu jasiowi. Ta osoba jest upoważniona przez kierownictwo do upewnienia się, że system dostanie to, czego żąda, czyli jasiowe 500 zł. Bardzo ciekawa rzecz to fakt, że oskarżyciel jest odpowiedzialny za to, że jaś zostanie skazany. Jego bond ubezpieczeniowy jest właśnie po to, między innymi, żeby w razie niepowodzenia jaś się obronił, zarzuty oddalone, system i tak otrzymał 500 zł. Tak czy siak, system zawsze wygrywa, pieniądze za zarzuty i tak wylądują w systemie, bądź z jasiowej pracy, bądź z ubezpieczenia oskarżyciela. System ma swój departament, gdzie są obliczone dopuszczalne przegrane, żeby utrzymać iluzję sprawiedliwości. Dzisiaj w sądach ustawowych oskarżyciel wygrywa bodajże 90% spraw. Te 10% to tylko sztuczka dla mas, żeby od czasu do czasu odświeżyć iluzję, że można z nimi wygrać. Jeżeli oskarżyciel mimo pomocy swojego kompana na podwyższeniu okazuje się zbyt kosztowny i przegrywa zbyt wiele spraw, jego ubezpieczyciel wycofuje polisę i ten zaczyna szukać innej pracy. Mimo że sądy to korporacyjne trybunały, podtrzymywana jest iluzja sądów publicznych. Niby są nasze, więc każdy pracownik owej instytucji to tak zwany public servant, więc ktoś, kto musi być ubezpieczony na wypadek zrobienia kuku komuś, zupełnie jak lekarz, policjant itd. Ta polisa ubezpieczeniowa jest bardzo ważna, bo można ją po prostu zaaresztować i pozbawić owego delikwenta możliwości pracy w jakimkolwiek sądzie. O czym później. Więc mamy Jasia, przekroczył bar. Jest oficjalnie tylko na morzu, a nie lądzie, ale jeszcze wlazł z własnej woli na pokład obcej jednostki, gdzie jest tylko gościem, zredukowanym do minimum, bez żadnych praw. Po jednej stronie oficjal
Oskarżyciel, pracownik sądu. Po drugie, jeżeli jaś się zgodził, są kraje, gdzie nie masz nic do gadania, jest jego adwokat, obrońca. Ten koleś z kolei będzie robić wszystko, w nawiasie żeby naszego Jasia zdjąć z haczyka i sprawić, że wróci do domu i nie będzie musiał tyrać za darmochę. Tu trzeba zaznaczyć kilka ciekawych rzeczy. Biorąc adwokata, żeby nas bronił, tak naprawdę robimy sobie ogromną krzywdę. Z kilku powodów. Pierwszy to fakt, że w oczach systemu jesteśmy traktowani jako tak zwany infant, czyli noworodek, dziecko, które nie ma swojego zdania. Po to właśnie dajemy tak zwane pełnomocnictwo prawne, power of attorney. Nie jesteśmy na tyle ogarnięci, żeby sami się bronić. Powiedzieć, co mamy do powiedzenia, potrzebujemy dorosłej osoby obrońcy, żeby za nas to zrobił. Zabawna historia. Ów adwokat, czyli obrońca, jest pracownikiem sądu, tej samej instytucji, która nas tu siłą ściągnęła. Marynarzem na obcej jednostce, jednym z chłopców z Ferajny, dosłownie. Jeszcze raz, żeby się dobrze zrozumieć. Nasz obrońca to człowiek pracujący dla tych samych ludzi, którzy nas teraz mielą. Sędzia, oskarżyciel, cała ta banda skurwysynów, którzy chcą naszej energii, pracy, a my zatrudniamy kogoś, kto kopie do tej samej bramki. Kto przy zdrowych zmysłach robi takie coś? To nie jest koniec newsów na ten temat. Nasz adwokat, w cudzysłowie obrońca, jest pod przysięgą. Najwyższą przysięgą, jaką może człowiek w jego sytuacji złożyć. Przysiągł lojalność wobec sądu, instytucji. Oddał swoją duszę pod banderę tejże jednostki. Jego tak zwany first duty, czyli 100% lojalność, należy się sądowi, nie nam. Co więcej, ów adwokat, obrońca, będzie pracował super ciężko, żeby upewnić się, że nie mamy w sądzie żadnych praw. Będzie się prężył na lewo i prawo, żeby nawigować wewnątrz korporacyjnych bzdur i nigdy nie dopuści, żeby nasz Jaś zaczął zadawać niewygodne pytania, na przykład, a komu zrobiłem krzywdę jadąc bez pasów? Tego Jaś nie zobaczy. Za to będzie słyszał ustawa numer, paragraf numer, ustęp numer i tak dalej, żeby brzmiało mądrze za wile, tak, że Jaś będzie się gapić w malowane wrota, a na koniec dostanie w cymbał 500 zł do zapłaty. Ten obrońca, w cudzysłowie, jest bardzo ważną postacią w tym całym kabarecie. Nie od parady system ciśnie, żeby skorzystać z obrońcy do tego stopnia nawet, że ten będzie przydzielony z urzędu, zupełnie za darmochę, nie do końca prawda. W nawiasie to było. Żeby tylko był i robił swoją robotę. Ten człowiek ma jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Upewnić się, że wszystko zostaje otwarte do interpretacji, że nie ma w sądowym pliku papierów bądź ważnego dokumentu, tak zwany affidavit, czyli zeznania pod przysięgą. Znam osobiście sprawy, które toczą się latami. Adwokaci walczą zaciekle, pisma fruwają z jednej strony na drugą, klient płaci słono, a gdy zapytałem się jednego, czy złożył choć jedno affidavit, które stwierdza fakty w sprawie, powiedział, że nigdy taka jest rola obrońcy, bo gdyby było inaczej, sprawy nie ciągnęłyby się latami, a system nie zarobiłby tyle, ile się da. Dzisiaj obie strony doją lemingi do ostatniej złotówki, a nasza ignorancja pozwala im na to. Za naszą aprobatą i na własną prośbę. Gdzieś schowana jest jeszcze jedna postać, bardzo ważna, tak zwany klerk, czyli sekretarz sądu. To niedokładne tłumaczenie. Jego zadanie jest fundamentalne. Mimo że postać nie musi być, że tak powiem, na widoku, on nie tylko upewnia się, że jest prowadzony rekord z posiedzenia, to następna farsa do wyjaśnienia, czyli te zapisy sądowe, ale również jest odpowiedzialny za zaprzysięganie oraz trzyma oko na tak zwanym court seal, czyli pieczęć sądu. Tak naprawdę to postać, która ma ogromną władzę wewnątrz, ale zazwyczaj siedzi w cieniu, bo jego ubezpieczenie jest bardzo wartościowe. Nasz Jaś ma się utrzymać od niego z daleka, szarpiąc się z oficerami mniejszej rangi, adwokatami i sędzią. Jest prowadzony rekord z posiedzenia, są zapisywane, nagrywane zeznania, zarzuty itd. Jedno musimy zaznaczyć, to, że jest prowadzony zapis, nie znaczy, że ten zapis będzie dokładny i do użytku publicznego. Co mam na myśli? Sąd, korporacja zatrudnia inną korporację, żeby prowadziła rekord, więc umowa między nimi jest bardzo specyficzna. Sąd będzie sobie wkładał do akt sprawy tylko to, co sam uzna za stosowne. Nie jeden raz widziałem rekord, który tak wybrakowany, był tak wybrakowany, żeby pasować oskarżycielowi, część została dosłownie pominięta i pojawiając się w sądzie. Jaś powinien głośno i wyraźnie zaznaczyć, że to posiedzenie to sprawa rekordu publicznego, czyli wszystko, co się dzieje, ma trafić do akt. Wszystko.
Jak myślicie, dlaczego nie wolno mieć swoich urządzeń nagrywających wewnątrz sali sądowej? Dlaczego wiele spraw toczy się za zamkniętymi drzwiami? Jak na przykład sprawy rodzinne Tuwiuka, gdzie paruchy w togach zabierają rodzicom dzieci na widzimisię. Dlaczego jest coś takiego jak gag order, czyli zakaz nawet rozmawiania na zewnątrz o sprawie? Ano właśnie po to, żeby uniknąć sytuacji, że podziurawiony rekord ze sprawy wycieka do opinii publicznej, a my mamy swój rekord nagrania i nagle robi się z tego afera, właśnie po to. Dan nieraz na sali darł się nad sędziego, gdzie są informacje o pobiciu przez policję, siedzeniu w izolatce i tak dalej. Sędzia otwiera akta i mówi: ja tu nic nie widzę, panie Clifford. Co więcej, każda nowa rozprawa to nowe zdarzenie. Tylko dlatego, że wczoraj był rekord publiczny, więc dziś, jeśli Jaś nie zażąda właśnie tego, może zdarzyć się dokładnie to, co zechce sędzia. Każdego dnia, każdego nowego posiedzenia Jaś musi zażądać publicznego rekordu, inaczej będą z nim lecieć w przysłowiowe kulki. Bardzo ciekawa jest ta cała szopka, gdzie Jaś musi wstać na widok sługi publicznego, sędzia. Ktoś, kto pracuje dla Jasia, dostał ten stołek od społeczeństwa. Jest opłacany z podatków Jasia, przypomina Astromaria. Teraz każe kłaniać się sobie i wstawiać na swój widok. Psychologiczna zagrywka. Czarna toga, dostojny wygląd, stołek na podwyższeniu i tym podobne. Cała otoczka teatru, przedstawienia, gdzie tak naprawdę dzieją się zabawne rzeczy, zabawne dla systemu. I Jaś będzie zapindalał za darmo przez najbliższe kilka dni, żeby oni mieli ubaw. O flagach maritime już większość dawno wie. Złota otoczka flagi świadczy o prawie morskim, tak zwanym commerce, biznes, nie mający nic wspólnego z prawami człowieka. Tu się sądzi interesy, sprawiedliwość, nie ma tu racji bytu. Więc stoi sobie nasz Jaś, zidentyfikowany jako byt korporacyjny, Jan Kowalski, pisany drukowanymi literami, czyli ten dowód osobisty, którym się wszędzie posługujecie. Bez żadnych praw naturalnych, ludzkich, jakkolwiek to sobie nie nazwiemy. Oddał swoją możliwość obrony pracownikowi tej samej mafii, która tu go siłą ściągnęła, i zaczyna się gra, zupełnie jak w tenisa. Court równa się sąd, równa się kort tenisowy. Będą odbijać piłkę herezji z jednej strony na drugą, utrzymując iluzję ciężkiej walki, wymieniając się słowami, o których Jaś nie ma zielonego pojęcia. Teatr będzie trwał w najlepsze. Cieszę się bardzo, że dostaliśmy historię Wojtka z jego przygód sądowych. To jest idealny przykład na to, jak działa ta część systemu, tryby, gdzie przemiał będzie szybki, ale wcale nie bezbolesny. Trafiając do tej zmielarki pierwszy raz, ktoś, kto ma jeszcze jakieś iluzje na temat sprawiedliwości wewnątrz systemu, szybko zostanie z niej obmyty. Niemal w kilka minut dowie się, że nikogo nie obchodzi, co ma do powiedzenia, nawet jego obrońca. W cudzysłowie obrońca. To ktoś, kto tańczy tak, jak mu sędzia rozkaże, nawet jeżeli to jest na szkodę jego klienta. Pamiętacie, jak mówiłem, że każdy adwokat składa przysięgę lojalności wobec systemu ponad tę, którą oferuje swojemu klientowi? Jaś patrzy, jak padają słowa, których do końca nie rozumie. Teatr trwa, adwokat jego ma kluczową rolę, ma zagrać na tyle wiarygodnie, żeby Jaś uwierzył, że o niego walczy. Ostro już jest blisko, ale niestety. Dowody są miażdżące i mimo najszczerszych chęci Jaś musi beknąć, ale dobre wieści, tylko 500 zł, a mogło być przecież o wiele gorzej. A co z tymi, którzy płyną pod prąd i nie zgadzają się z tym, co widzą? Ci, którzy wiedzą, co się dzieje i odbierają temu na piedestale pozycję administratora i ich osoby prawnej. To się nazywa stripping titles game, czyli odbieranie tytułów. Człowiek taki, w jakim jest, wie również, że sługa publiczny na podwyższeniu nie może pełnić najważniejszej roli wewnątrz osoby prawnej Jasia, bo tylko Jaś ma moc animowania tejże osoby. Czy jak Jaś wyciągnie kopyta, sędzia będzie mógł używać osoby prawnej Jasia? Oczywiście, że nie. Więc jakim cudem na rozprawie to on, czyli ten sędzia, przywłaszczył sobie pozycję administratora? Bo Jaś guzik z tego rozumie. Dlatego oto jest odpowiedź. Wojtek, w nawiasie mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że piszę o twoim przypadku. Mimo tego, że wie, że coś tu śmierdzi, nikomu krzywdy nie zrobił i nie uważa, że ma być ukarany. Nie zabrał sędziemu roli administratora. Pamiętajmy, to jest tak zwany charge. Ktoś musi zapłacić i cała ta szajka prawna będzie grać tak, aby tym płacącym na samym końcu został właśnie Wojtek.
Bardzo proszę tych, którzy chcą się więcej dowiedzieć o obejrzenie, wiele razy o tym mówiłem, seminariów Deana Clifforda na YouTubie. To jest najlepsze źródło informacji na temat tego, co się dzieje w sądzie. Kto nam ukradł prawo administrowania swojej własności, czyli tej osoby prawnej. Najgorsze jest to, że nawet jak się nauczymy, co się dzieje, kto jest kim, nawet jak urośnie nam dobra para tak zwanych cojones, żeby głośno się zacząć bronić, ci ludzie wiedzą, że są bezkarni w większości przypadków. Nieraz sędzia zawołał do ławy oskarżonego i powiedział mu wprost: my tu łamiemy prawo codziennie, nie masz szans, i robią co chcą. Jest u ich boku tłum tak zwanych użytecznych idiotów, policjantów, strażników, gardy i innych przebierańców, którzy celowo trzymani są w słodkiej ignorancji właśnie po to, żeby mogli ślepo wykonywać rozkazy. Był przypadek chyba w stanie Georgia, że facet nie dostał się do policji, bo miał za dużo punktów na egzaminie na inteligencję i pozwał policję do sądu. To wszystko tłumaczy ostatnią rzeczą, jakiej system potrzebuje, to człowiek z odznaką na tyle mądry, że zacznie zadawać niewygodne pytania i kwestionować rozkazy. To, czy mamy szansę wygrać w sądzie w ogóle, czy to stracony czas i lepiej się poddać od razu i wybecalować, czego żądają, jest, że mamy, jasne, że mamy, możemy stamtąd wyjść po tym, jak sędzia sam rozkmini, że jesteśmy niesmacznym kołskiem, ale bezpieczni na tyle, że nie zrobi z nas ofiary dla przykładu. Co mam na myśli? Po pierwsze, poważną edukację, zanim odpowiemy salwą na atak. Przychodząc do sądu na betona, od razu mówią, że nie masz najmniejszej szansy wyjść z tej opresji bez szwanku. Po drugie, im mniej mówimy słów, które nam się wydają mądre, tym lepiej, im więcej zadajemy pytań, tym mniej musimy odpowiadać na ich pytania. Po trzecie, zamiast tonąć w ich legalnych bzdurach, zaangażować zdolność myślenia. System się opiera na procedurach, nie na logice. To jest poważne miejsce, gdzie można zrobić rysę i pozwolić im się wyłożyć. Podam kilka krótkich przykładów z życia, są prawdziwe i bardzo wymowne. Brat Deana oskarżony o jazdę bez prawa jazdy, samochodem bez ubezpieczenia, stawianie oporu przy aresztowaniu i kupę innych bzdur. Na pytanie, czy się przyznaje do winy, jego odpowiedź była wyjątkowo krótka. Czy pomylił mnie pan z agentem rządowym? Czy ja mam na sobie uniform, czyli mundur? Czy tak zwane ustawy dotyczą kogoś, kto nie jest rządowym agentem? Nie mam nic więcej do powiedzenia, wychodzę stąd. Nikt go nawet nie zatrzymał. Na odchodne sędzia rzucił pogróżkę, że wystawi nakaz aresztowania. Ten parsnął śmiechem i wyszedł. Innym razem ktoś zapytany o potwierdzenie tożsamości zapytał sędziego: czy jak potwierdzę, że jestem John Smith, to wejdę z tobą w jakiś kontrakt? Sprawa odwołana. Usłyszał tylko i wyszedł. Ktoś inny zadał sędziemu tylko jedno pytanie na samym początku. W jakiej roli ja tu dzisiaj występuję? Na pewno nie w roli człowieka równego tobie, bo ty możesz mnie tu wezwać jak swojego służącego, wbrew mojej woli, więc jaką czapkę noszę dzisiaj? Mam ich wiele, więc powiedz, którą na siłę dziś mi założono na głowę. Sędzia wywalił go z sali, oddalając zarzuty. Nie twierdzę, że wszystkie sprawy tak będą wyglądać. Sędziowie są trenowani na takie wypadki coraz częściej, ale to właśnie logika i proste pytania są najtrudniejsze do odbicia. Na sali mogą siedzieć gapie, ludzie, którzy słysząc takie pytania zaczną trybić w swoich mózgownicach i być może oni sami kiedyś sprawią problem w tej zmielarce, więc bardzo często odrzuca się sprawę na konto przyszłych dochodów z innych baranów, tych, którzy są jeszcze w głębokim zimowym śnie. Jest taka grupa ludzi, chyba w US, nazywają się Solutions in Commerce i oni uczą całej sądowej magii. Kiedyś słyszałem, jak powiedzieli coś, co utkwiło mi w pamięci. System sądowy jest po to, żeby stanowić niejako firewall, bramę, a właściwie płot, który oddzieli tych, którzy są odpowiedzialni, od tych, którzy są jeszcze w wieku niemowlęcym. To sędziowie mają za zadanie bronić tejże struktury poprzez przemiał owiec, oddzielenie naprawdę obudzonych od tych, których motywacją kwestionowania systemu jest tylko zejście z haczyka i uniknięcie kary. Coś w tym jest, myślę. Jeżeli możliwe jest nauczyć się, kim jesteśmy, dotrzeć do tej ukrytej niejako wiedzy, potem wziąć kontrolę nad swoim życiem do tego stopnia, że sędzia zejdzie z wokandy, ukłoni się i wyjdzie, wtedy taki delikwent może przejść tę bramę, gdzie już nigdy nie zapłaci centa za zbrodnię przeciwko korporacji. Dopóki motywacją jest co innego, jak przejęcie 100% odpowiedzialności za swoje czyny, nikt nie przestąpi tego progu. Wychodząc z sądu,
po tym, jak nas przemielono w 10 minut i obdarto z godności, zaczynamy myśleć, jak to możliwe, że zredukowano nas do robota, do trybu, który nie ma prawa do swojego zdania. Ma tylko płacić, zamknąć japę i płacić, pracować dla kogoś innego. To myślał, może być tak zwany holy shit, moment, kiedy dostajemy z liścia w twarz od podwórkowego twardziela i zaczynamy trenować boks, żeby wrócić za jakiś czas i spuścić mu w pierdol.